proszę siostry, chwileczkę. Chore się niecierpliwią. Tak długo trzeba czasem czekać na pielęgniarkę. Dlaczego? Czy pielęgniarki próżnują? Chyba nie. Te oto zajęte są przygotowaniem trudnego zabiegu. Tutaj znów przygotowania do operacji. Tak, chorych jest dużo, pielęgniarek mało. Nie myśli o tym, może po prostu nie wie chora, która oto znów wzywa siostrę. Tutaj również jej potrzebują. Tymczasem w pokoju dyżurnym pusto. Wszystkie siostry zajęte są na oddziałach. Szpitalna pielęgniarka potrzebna jest również lekarzom. Najlepszy lekarz nic nie zdziała bez dobrej pielęgniarki. Zdarza się nieraz, że któraś z pielęgniarek z dziennego dyżuru musi zostać na dyżur nocny. Oto siostra Irena. Tak się składa, że musi zastąpić w nocy nieobecną koleżankę. W sumie da to 16 godzin ciężkiej i wyczerpującej pracy. A mógłby to być przyjemny spacer, piękny koncert, dobra książka. Chore śpią niespokojnie. Niektórym z nich w określonych godzinach trzeba podać lekarstwa. Walka ze zmęczeniem staje się coraz trudniejsza. Należy jeszcze uzupełnić w książce raportów historię choroby pacjentek. Coraz trudniej jest się skupić. Brak fachowych pielęgniarek odczuwa się nie tylko w szpitalach. Oto na przykład fabryczne ambulatorium. Poczekalnia pełna. Oderwani od swoich zajęć ludzie czekają w kolejce. Wtem, siostro Anno, nagły wypadek. Chwila wahania. Trudno. Trzeba przerwać rozpoczęty zabieg. Czekanie pozostałych znowu się przedłuża. Ambulatorium ma tylko jedną pielęgniarkę. Telefon do ośrodka zdrowia. Halo? Potrzebujemy kogoś do pielęgnacji chorego. Jaka będzie odpowiedź? Niestety wolnych pielęgniarek brak. Wszystkie zajęte. Kadry pielęgniarek są szczupłe. Tymczasem o ich fachowe ręce woła nie tylko miasto. Oto w ramach akcji Miasto Wsi ekipy służby zdrowia obsługują ambulatoria objazdowe. Kto tu pomaga siostrze Marii? Jest to dziewczyna z miejscowej wioski Teresa. Za każdym razem, kiedy do wsi przyjeżdża ekipa ośrodka zdrowia, Teresa zjawia się pierwsza. Wyraźnie interesuje ją praca pielęgniarki. Nie uchodzi to uwagi siostry Marii i lekarza. Zainteresowania i zdolności Teresy trzeba skierować na właściwy tor. Siostra Maria przywiozła tym razem Teresie kartę wpisu do szkoły pielęgniarstwa. Szkolenie nowych kadr w zawodzie pielęgniarskim staje się jednym z pilniejszych zadań Ministerstwa Zdrowia. We wszystkich większych miastach Polski znajdują się dwuletnie szkoły pielęgniarstwa. Uczennice mają w tych szkołach zapewnioną bezpłatną naukę, utrzymanie i internat. Zdobędą tu zasadnicze wiadomości z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii, położnictwa, higieny i profilaktyki. Zdobyte wiadomości trzeba umieć stosować w praktyce. Przyszłe pielęgniarki uczą się tego w szkolnej sali ćwiczeń, mając tu do dyspozycji szpital na Niby. Odnajdujemy tu również naszą znajomą ze wsi Teresę. Jest ona jedną z lepszych uczennic. Siostra Maria miała rację.
Teresa jest stworzona na pielęgniarkę. Uczennice szkoły odbywają swoje praktyki w szpitalach, a także w ośrodkach zdrowia, gdzie pielęgniarstwo ma charakter społeczny. Tutaj praktykantki zapoznają się z metodami pracy w terenie. Idzie się między ludzi, aby na miejscu poznać warunki ich życia i w czym można doraźnie pomóc. Ludzie przyjmują odwiedziny pielęgniarek nieufnie, czasami wręcz wrogo. Jednakże cierpliwość, umiejętne podejście do człowieka, a przede wszystkim ukazanie mu doraźnych korzyści, nieufność usuwa. Tutaj na przykład pielęgniarka zauważa, że kobieta jest w poważnym stanie, więc od razu: przecież w ośrodku zdrowia może pani dostać wyprawkę dla niemowlęcia. Kobieta zaczyna słuchać. Tu drzwi już się przed nosem nie zatrzasną. W mieszkaniu, gdzie jest niemowlę, matkę należy nauczyć racjonalnej pielęgnacji. Ale czy to są w ogóle odpowiednie warunki dla dziecka? Nie. Stanowczo trzeba tu przysłać komisję sanitarną. W takiej ciasnocie i wilgoci mieszkać niepodobna. Ci ludzie muszą dostać mieszkanie w nowo wybudowanych blokach. A to dziecko trzeba posłać na prześwietlenie do poradni przeciwgruźliczej. Może uda się je wysłać na słońce i powietrze. Zbytnia troskliwość matczyna też bywa szkodliwa. Dziecka nie należy na przykład przegrzewać. Przekarmiać również nie wolno. Pielęgniarki przestrzegają, uczą, radzą. Troska o zdrowie dziecka i jego prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny nie może być pozostawiona wyłącznie rodzicom. Nie wystarczą również odwiedziny pielęgniarek, choćby częste. Na matkach ciąży obowiązek przyprowadzania swych dzieci do przychodni ośrodka zdrowia, gdzie prowadzi się dokładne badania lekarskie, gdzie są wszystkie potrzebne urządzenia do zabiegów, gdzie wreszcie można uzyskać poradę lekarza specjalisty. Matki dostają mleko, odżywcze mieszanki, tutaj się dzieci szczepi, tutaj wreszcie najbardziej wątłe naświetla się kwarcówką. W dawnej magnackiej siedzibie za miastem urządzone jest sanatorium gruźlicze. Najmłodsi obywatele powracają tutaj do zdrowia i nabierają sił. Dzięki troskliwej opiece państwa wyrosną one na zdrowych, pełnowartościowych członków społeczeństwa.
Matki, którym pozwolono odwiedzić sanatorium, przekonują się, że mogą być spokojne o los swych pociech. Pielęgniarka z dumą pokaże im dzieci rozbawione i wesołe. Duma pielęgniarki jest uzasadniona. Wie ona, że czuwa nad przyszłego pokolenia narodu, pokolenia pokoju.